Witam wszystkich na kanale Mirek Sakowicz. Jak nietypowo, to nietypowo. Co prawda wszyscy wszystko wiedzą, jak to już ktoś powiedział. Jedni będą zainteresowani tematem, inni nie. Ale że w przyszłości spróbujemy zbudować własny taki projektor multimedialny, to nawiązując do tematu, na wstępie chciałbym zaznaczyć, że projektor bez dobrego ekranu ma się tak jak dobry samochód, dobry jakiej drogi. Ale wracając do tematu. W tym odcinku pokażę Wam dość prostą, aczkolwiek skuteczną metodę projekcji i to w dodatku bez konieczności stosowania jakichkolwiek soczewek. Czyli to coś w rodzaju tak zwanej kamery obskury. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Możecie sobie to zobaczyć w internecie. Do złożenia przez, no w sumie przez każdego. Oczywiście z małymi wyjątkami na pewno trafią się tacy, którzy i tego po prostu nie złożą. Do przeprowadzenia naszego eksperymentu i wykonania prototypu urządzenia potrzebne nam będzie źródło światła. Ja zastosowałem tu taką latareczkę z Biedronki. Nawet w sprzedaży można było ją kupić za 5 zł, ale Wy możecie użyć jakiejś żaróweczki od latarki, od roweru, czy takiej, ewentualnie takiej diody, no powiedzmy do 1 wata. Następnym elementem to będzie matryca. Czy taka matryca z termometru, który wyświetla i czas, i godzinę, i tu jeszcze dodatkowe informacje, czy tak, ja sobie zrobiłem tu dla Was taką próbną po prostu matrycę, czy taka matrycę, którą użyjemy do naszego głównego projektora, czyli taki ekranik telewizyjny. Pokażę Wam następnym razem, to będzie niespodzianka. I ostatni element to jest lusterko. Nie musi być takie duże, może być malutkie. Jeżeli chcecie zmniejszyć jeszcze całość urządzenia, możecie dać po prostu 2 lusterka. Zaraz zobaczycie, o co po prostu chodzi. Poruszam temat lusterek, gdyż w naszym projektorze, który będziemy robili, będą 3, chyba 4 lusterka, mi się tam wydaje. Przypominam jeszcze, że kąt padania jest równy kątowi odbicia. Możecie to sobie zobaczyć na filmie, który jest puszczony pod koniec głównego filmu. No i to by było na tyle co do lusterek. No i takie elementy pośrednie. Tu mam czołowniki, w których będziemy wsuwali akurat tą naszą matrycę. Mam coś takiego tu, aby to lusterko po prostu chodziło o i w tą stronę, i w tą stronę. Po prostu, żeby było do regulacji. Tak samo tu na tym będzie zamontowana latarka, na trochę mniejszym. Też dobrze by było, żeby to można było ustawiać i tak, i po prostu tak. No i cóż, no jakieś tam nakrętki, jakieś śrubki na razie. Oczywiście to wszystko jest potrzebne tylko w trakcie tu tej próby. Jak już wszystko zrobimy, możemy to wszystko zrobić na jednej po prostu płaszczyźnie. No i jakaś podstawa, na której będziemy to wszystko składali. Z tym, że przy gotowym urządzeniu wszystko musi być czarne. Po prostu, żeby nie było jakichś refleksów świetnych, coś się po prostu nie odbijało. Tu mam jeszcze kątowniczki. No, tu mam jeszcze cołowniczki, to są cołowniki. Kątownik ma tylko 2 ścianki, tu są 3 ścianki. O, na razie na próbę, abyśmy tu mogli sobie wsuwać na razie naszą po prostu matrycę. Czyli reasumując, nasz rzutnik, czy ten prosty projektor, będzie się składał z 3 elementów. Czyli jakiegoś źródła światła, pamiętajcie o wyjęciu soczewki, lusterka, no i jakiejś matrycy, czy telewizyjnej, czy z telefonu, czy po prostu takiej, coś takiego. Ja pokażę, jak to wyświetla, ale teraz zaczniemy to wszystko składać. Aby było szybciej, ja już tu przykręciłem jedno mocowanie. O, tu jest śrubka, jest jakaś podkładka. Tu jest taka suwnica, znaczy suwnica, blaszka z wyciętym otworem, abyśmy mogli sobie tu przesuwać ten uchwyt. W ten uchwyt wejdzie nam po prostu latarka. Ja to mogę tylko sobie dokręcić, żeby to nie latało. O, widzicie, tu jest możliwość regulacji, ale jak powiedziałem, to jest tylko 1-2 razy przy ustawieniu po prostu tym pierwszym. No i tu damy jakąś tam dystansówkę. Aha, może ja od razu
tu przykręcę sobie tu tą blaszkę, o, przykręcę dokręcone, złożę tu dwie śrubki, przekręcam przez ten uchwyt, tu dokręcam, o. Jeżeli byście chcieli zmniejszyć jeszcze całość, po prostu trzeba dać jeszcze jedno lusterko. To wszystko można złożyć po prostu jako tubę, tylko że wtedy ta tuba nie byłaby takiej długości, tylko byłaby około 3-4 razy po prostu większa, co mija się w ogóle po prostu z celem. Tu mamy regulację naszego lusterka, czyli tu mamy regulację latarki i teraz no co, no spróbujemy tu wstawić, wstawię to w ten sposób, o, dobrze będzie w ten sposób i teraz tu możemy wstawić naszą, powiedzmy, matrycę, o, czy w ten sposób, o, to jest całość. Aha, zapomniałem jeszcze o latarce, czyli latarkę wstawimy tu. Jeszcze raz przypominam, ma być wyjęta soczewka. I teraz kąt padania jest równy kątowi odbicia, tu trzeba by było sobie ustawić. Zaraz przeprowadzimy próbę. Zamocowałem już naszą matrycę Mirek Sakowicz 2011. Możemy załączyć oświetlenie. Zobaczcie, przy świetle widać idealnie. Tu, jak mówiłem, możemy sobie regulować o kąt. To wszystko trzeba zrobić. I tu jest druga sprawa do regulacji. Zobaczcie lusterko. Pokażę to zaraz też na następnej rzeczy. Dobrze. Tak jest włączone. Może sobie podjedziemy troszeczki. O, zobaczycie sobie ostrość. Ostrość jest idealna. Nie trzeba nic regulować. Teraz włożymy naszą matrycę z zegarkiem. Dobrze, spróbuję tu wstawić naszą matrycę z zegarkiem, czyli wyjmuję tą, wsuwam tu nasz układ, proszę bardzo. Mamy zegarek, doświetlam sobie lusterkiem. No, lusterko jest troszeczkę po prostu za duże, widzicie, że za duże, bo oświetla mi po prostu za duży ten, ale ja to wszystko omówię w następnym filmie. Może ja troszeczkę zgaszę. Dobrze, podjedziemy troszkę bliżej. Zobaczcie, jaka jest super ostrość. Tak jak powiedziałem, możemy dać. O, podjeżdżam, dobrze. Możemy jeszcze sobie może troszeczkę podjechać. Zobaczcie, jaka jest super ostrość. Odjeżdżam. No tu jest oświetlone strasznie przez tą latareczkę. Tu zobaczcie, możecie sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. O. Czyli tak, latarka, tylko latarka, lusterko i od razu jest ten. Ja już teraz zakryłem częściowo to pudełkiem, z tym, że jak mówiłem, wszystko musi być na czarno, wtedy nie ma żadnych odbić, musi to być dość ładnie zatkane, wtedy mamy idealny obraz, no, jaki będzie z matrycy telewizyjnej. Zobaczycie, trzeba jeszcze dodać tu dwie ciekawe rzeczy, ale o tym potem. Ja tu teraz przestawiłem, obraz jest oddalony o około 1,5 metra. Oczywiście można tu sposobami sobie zmniejszać nasz obraz, odległość tu nie ma znaczenia, bo możemy, nie dość, że oddalamy, możemy sobie regulować wielkość obrazu. Tak samo przy zbliżeniu możemy sobie regulować. Najważniejsze jest, żeby była ostrość. Tu ostrość mamy idealną. Ramka ma 7 cm na 7. Obraz w tej chwili mamy taki, jakbyśmy chcieli mieć na suficie. Jest gdzieś 25 na 25. No takie są po prostu płytki. Tak wyświetlany jest obraz z odległości 3,5 metra.